Katastrofa. No ja myślę, że gdyby prywatne firmy prowadziły w taki sposób gospodarkę finansową i przedstawiały to do zatwierdzenia swoim organom wewnętrznym, to już dawno taki by prezes zarządu czy zarząd by był przed radę nadzorczą, po prostu dostał kopa w dupę, został wywalony. No to jest żenada. Po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast to, co tutaj zaserwowali dzisiaj na tym walnym zgromadzeniu wójtowie i przedstawiciele poszczególnych samorządów, patrzę do was, wyborcy, i wam to mówię. Był wniosek o to, żebyście wszyscy we wszystkich samorządach płacili o 50% mniej. Wasi przedstawiciele byli temu przeciwni i przegłosowali to. Pamiętajcie o tym. Oni nie działają w waszym interesie, oni działają w interesie własnym. Po prostu biuro polityczne tutaj wojewódzkie prawdopodobnie ustaliło, że tak ma być. I tak było. Tylko radni miasta Giżycka po prostu byli przeciw, chyba jeszcze się ktoś wstrzymał. Ale wszyscy jak jeden mąż grzecznie byli przeciwni obniżeniu również dla indywidualnych osób opłat miesięcznych za śmieci o 50%. No nie, w głowie się nie mieści. Ale to miało miejsce. Co będzie dalej? No biorą znowu nas na zmęczenie, bo dzisiaj po raz kolejny została zrobiona przerwa w walnym zgromadzeniu. Znowu tam za, nie wiem, 20 któregoś tam lipca ma być. No biorą nas na zmęczenie. No zobaczymy, no będziemy walczyć. No. Nie możemy się doczekać rozpatrzenia tych spraw, które my jako branża turystyczna złożyliśmy. Do tej pory wszystko to wisi. Komisja rewizyjna nas olała, przekazała podobno te papiery z powrotem do tego ciała pod tytułem walne zgromadzenie, a oni se przekładają to tam. Co to jest? No oni pracują, no jestem na etatach, to mają to w nosie. My tu przychodzimy społecznie, pilnować wspólnych naszych interesów, nie? No ale co, no, mają siłę, pokazują. Ale pamiętajcie, przy następnych wyborach, pamiętajcie, kto nie chciał, żebyście płacili mniej. To są wasi przedstawiciele, wszyscy wójtowie praktycznie, oprócz Giżycka, bo Giżycko było za to.